Velanie Toruń. Tutaj widzę w dwie akcje z rzędu, dwa razy agresywnie w środkowej strefie i teraz co Piękne. Za piłka od Fundambu do Oyamy, jeszcze Henryk Oyama, chyba faulowany przez Jałochę, tak jest, ależ zagranie. Rzut karny. Dobre. Dobre, zobaczmy tutaj ze środka. Henryk Oyama bardzo wąsko zszedł w tej akcji. Widzimy też, widzieliśmy przez moment, ile miejsca było po lewej stronie. Gwizdek sędziego, Robak, prawa noga przy słupku. Tak jest. Pierwsze trafienie. Właśnie bardzo chętne podłączanie się do akcji ofensywnych. Teraz Fundambu. Fundambu, doskonała piłka. Fundambu, proszę bardzo, bolsera. Jak to widzę, Wiacy rozegrali. Fundambu, Robak, dwójkowa akcja i 2-0. Palce lizać, prawda? Tak, szkoda, że Państwo nie widzieli reakcji trenera Dobiego. No, ja bym powiedział, ma powód, żeby się cieszyć. Ucieszył się tak, jakby jego rodzony syn zdobył bramkę przed chwilą. To nie, no myślę, że Fundambu patrzeć. Nie jest rodzonym synem trenera. Dziękuję, że mi Pan to powiedział, Panie Dariuszu. Bardzo lat, no naprawdę dobrze zbudowany w młodym wieku. Teraz Dominik Kun prawą stroną. Musi grać jeden na jeden, dobre dogranie. Brawo! No, fantastycznie proszę. Zakończył to Karol Czubak. Wyrwany, wręcz wezwany do odpowiedzi. Ale bardzo ładna akcja. Świetnie Czubak tu się ustawił, ładnie zakończył. 3-0 oczywiście jest, tak. Nie, zobaczmy, 2-0. Dobre wejście Dominika Kuna. No i też bardzo dobra piłka na 5 metr. Tak, arbiter uznał, że widzę jak. Upadając, dotknął piłki ręką. Steblecki rozpędza się w środku pola, zostawił go Mucha. Steblecki, prostopadłe zagranie, będzie szansa dla Tychów i jest 3-1 dla Widzewa. Bramkę znowu, piłkarz z numerem 18. Dawid Kasprzyk. Dawid Kasprzyk. No, trzeba przyznać, że ładnie rozegrali akcję. Tak, kluczowe było wejście środkiem i 20-latek wychowany Guni Bierun Stary nie zdążył tutaj. Siatki. Patryk Mucha przerwać tej akcji Stebleckiemu. No i tutaj też.